Możecie Państwo się do kostki podpiąć, bo ten mikrofon tak, zbiera... Próbowałabym podpiąć się do kostki, jeśli Państwo mają kabel. Okej, rozumiem. Jeśli Państwo macie taką możliwość... Jesteśmy gotowi? Jeszcze chwileczkę. Krzysztof? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na zwołanym dosyć szybko briefingu prasowym. Chcielibyśmy podzielić się komentarzami po postanowieniu sądu apelacyjnego sprzed niemal 2 godzin. Są z nami Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska, ale także kandydat na prezydenta, mecenas Jerzy Mosek, który reprezentował Pawła Adamowicza właśnie w tej sprawie. Bardzo proszę, panie prezydencie. Proszę Państwa, jestem bardzo wysoce zadowolony z postanowienia sądu apelacyjnego w Gdańsku, który z jednej strony nakazał sprostowanie słów Kacpra Płażyńskiego, ale uwaga, przeproszenie również Pawła Adamowicza za kłamstwo, za mówienie nieprawdy. Powiem tak, nie Kacper Płażyński nie musi przepraszać, ale powinien przeprosić gdańszczanki i gdańszczan za kłamstwo, za posługiwanie się w kampanii wyborczej nieprawdą. Tryb wyborczy jest po to, by powściągać uczestników kampanii wyborczej przed posługiwaniem się kłamstwem. W polityce nie znosimy kłamstwa. Spierajmy się na argumenty, spierajmy się na pomysły, na lepsze rozwiązania. Natomiast jest czymś niezrozumiałym i z czymś, czym nie możemy się zgodzić, by posługiwać się kłamstwem. A więc Kacprze Płażyński, nie mów nieprawdy. Kieruj się tylko prawdą, nie kłam. Przeproś gdańszczan i do końca tej kampanii wyborczej i później też posługuj się tylko prawdą. Nazwisko, które nosisz, zobowiązuje Ciebie do tego. Bardzo dziękuję. Pan mecenas Jerzy Mosek. Postanowienie sądu apelacyjnego jest satysfakcjonujące. Proszę zwrócić uwagę, że w tym postanowieniu sąd odniósł się jak gdyby całościowo do problemu, czyli te przez nas jako wnioskodawców zarzuty połączył w jeden, bo tak naprawdę te zarzuty dotyczyły 2 informacji. Rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w zakresie budowy linii tramwajowej, połączenie Gdańsk Północ, Gdańsk Południe i druga informacja budowy przedszkoli. I te obydwie informacje zostały rozpowszechniane przez pana Kacpra Płażyńskiego, zostały uznane za nieprawdziwe. Tak więc można z satysfakcją powiedzieć, że wnioskodawca, czyli pan prezydent Paweł Adamowicz i ubiegający się o reelekcję Paweł Adamowicz, odniósł pełny sukces w tym zakresie. Słusznie pan prezydent zwrócił uwagę na to, że oprócz zakazania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i sprostowania, sąd nakazał również przeproszenie. Co to oznacza? Dlaczego nakazał przeproszenie? Dlatego, że uznał, iż poprzez kłamliwe informacje, wkładanie wypowiedzi nieprawdziwych, czyli zamiarów nieprawdziwych w usta i umysł, prawda, pana Pawła Adamowicza, dopuścił się pan Kacper Płażyński naruszenia dóbr osobistych pana Pawła Adamowicza, czyli uwzględnił roszczenie nie tylko na gruncie
kodeksu wyborczego, tego artykułu 111, który nakierowany jest na ochronę tak naprawdę swobody obywatelskiej, swobody wyboru, prawa głosowania, swobodnego głosowania, bo musi, tak powiem, mieć prawdziwe informacje o kandydacie, aby ten akt głosowania był wolny i nieskrępowany, ale również na gruncie, mówię, ochrony dóbr osobistych, czyli artykułu 23 i 24 Kodeksu Cywilnego. Cóż ja mogę powiedzieć? No, jeżeli będą pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć, chyba to jest pokłosiem tego, co sąd apelacyjny trafnie zauważył, że na wstępie tej informacji ci, którzy byli na procesie i odsłuchiwali nagranie z wywiadu, jakiego udzielił pan Kacper Kwaczyński, mieli okazję słyszeć, że zaznaczył na samym wstępie, że pan Paweł Adamowicz kłamie, oszukuje wyborców i wyciera sobie, prawda, coś tam jego pomysłami. To, że akurat nie ma tu tych takich drobnych sformułowań dotyczących tego, że się dopuścił plagiatu, to tak jak gdyby nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Zresztą to już skomentował sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu, kiedy mówił, że no, takie pomysły to może mieć każdy Gdańszczanin. Więc przypisywanie sobie przez Kacpra Płażyńskiego pomysłu na to, że pod Wrzeszczem będzie, pod dworcem PKP Gdańsk-Rzeszów będzie przebiegała linia tramwajowa jako jakiegoś autorskiego pomysłu, no nie określił tego sąd w pierwszej instancji jako śmieszne, no ale jest jak gdyby nieuprawnione zupełnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie mecenasie. Ja powiem tylko bardzo krótko, tak jak zapowiadaliśmy i taka była nasza intencja pójścia do sądu, właśnie chodziło nam o to, żeby nie oszukiwać Gdańska, nie oszukiwać wyborców i ten wyrok nas satysfakcjonuje. Bardzo proszę. Panie.